Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzięki Bogu mamy 7-dniowy tydzień. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i patrzy się na codzienne filmiki, bardzo często zdemonetyzowanego. Ostatnio to w zasadzie 100% jest zdemonetyzowane. No co to znaczy 7-dniowy dzień pracy, no i dzień wolny. Najważniejsze w tym 7-dniowym tygodniu, no to jest ten 7 dzień. No jest napisane w testamencie, że 7 dnia trzeba odpoczywać i dzień święty święcić. No ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Trzeba pamiętać, że powiedzmy komuniści w komunie francuskiej, no to chcieli zrobić 10-dniowy tydzień. No ale to wszyscy, no skasowali Francuzi, skasowali, zlaicyzowali społeczeństwo w zasadzie, tak? Komuna paryska, no to doprowadziła do tego, że ten wybijanie chrześcijan, wybijanie katolików, no to była jedna wielka sprawa, no ale to jednym z tych kosztów tego wszystkiego, ludzie się zorientowali, że dzień wolny jest raz na 7, zamiast raz na 10, raz na 7 dni, to jest raz na 10 dni. No, ale to przez długi czas, no to ludzie, powiedzmy, nie pracowali, czy nikt nie mógł zmusić kogoś, żeby pracował, no bo była wyższa, powiedzmy, władza niż ludzka, no i ludzie wymagali według Boga, żeby odpocząć, tak, żeby no, mieli iść tam do zboru czy do kościoła, no ale nie musieli pracować. A później przyszły wolne soboty, przyszedł 8-godzinny dzień pracy, no bo ludzie w zasadzie walczyli o to, mówią, że potrzeba 8 godzin się przespać, 8 godzin pracować, no i z 8 godzin zrelaksować. No bardzo często ten czas relaksowania, no to zajmuje na dojeżdżanie w dzisiejszych czasach, no ale to się zrobiło tak, że w zasadzie jest 40-godzinny tydzień pracy w Ameryce, no to jest legalnie 40 godzin pracy. Dla ludzi, którzy pracują na godziny, no to wszystkie ponad 40 godzin, no to mają płacone 1,5 razy. Są stanowiska, które mają roczną pensję. No i też to się wszystko kręci mniej więcej wokół 40 godzin, no ale bardzo często w firmach ludzie pracują 40, 45, 50 w zależności kiedy tam jakieś projekty tego wymagają. No ale z reguły ludzie pracują więcej, co mają roczne pensje, pracują więcej niż 40 godzin. No i teraz właśnie także, że w Ameryce jest 5 dni plus 2 dni wolnego. Kalifornia, teraz komunistyczna Kalifornia, no to ona wykombinowała, no znaczy politycy wykombinowali, że zamiast 5 plus 2 to musi być 4 plus 3, także ma być 32-godzinny tydzień pracy, tak zwany francuski, bo we Francji zaczęli kombinować takie socjalistyczne podejście do pracy. No jest taka książka 4 godziny pracy w tygodniu. No to tam ta książka się sprzedawała bardzo dobrze, no ale to tam ten autor w sumie to no, opisuje różne ciekawe rzeczy, no ale jednak pracował więcej niż 4 godziny w tygodniu, no ale tam zasiało to myśli jakieś w tych kalifornijskich socjalistach, że proponują 4-dniowy dzień pracy, no a pracodawcy muszą płacić za taką samą pensję. Także jeden dzień na 5, czyli 20% mniej pracy. No i ten socjalistyczna ekonomia
socjalistyczna ekonomia tłumaczy, że ludzie będą pracować krócej, ale będą pracować więcej. No. I socjalistyczna ekonomia tłumaczy, że to jest dobrze płacić ludziom za to, że nie pracują. No i w zasadzie sobie wyobrażać, że będą pracowali więcej w czasie tych godzin, w których będą pracowali. No, jak zwykle ekonomia socjalistyczna, no to jest kretyńska, to są po prostu banda cwaniaczków i obiboków, zawsze wymyśla te rzeczy. No, z reguły w najróżniejszych sejmach, kongresach, parlamentach i tak dalej, no ale jest, starają się przepchnąć ustawę, że ten że tydzień pracy ma być zmieniony do 32 godzin z 40. No oczywiście, to mówią, że to tylko będzie dla firm, które mają więcej niż 500 pracowników. No bo to zawsze żabę to się gotuje tak powolutku, tak? Co z tą Kalifornią jest? No Kalifornia to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bo Kalifornia no to ma 55 milionów ludzi. To jest w zasadzie 1/6 Ameryki. 1/6 Ameryki jest w tej Kalifornii. W zasadzie to są 3 Kalifornie. No i prędzej czy później w sumie Kalifornia się chyba podzieli na Kalifornię Północną, Środkową i Południową, no bo to jest nieprawdopodobne, dlatego że na 430 reprezentantów w Kongresie Amerykańskim, no to tam jest około ze względu na tą ilość ludzi, no to tam jest około właśnie 50 chyba reprezentantów. To jest jedna wielka liczba. I wszyscy praktycznie są socjalistami, a w Kalifornii mieszka około 40% konserwatystów, tak republikanów. No i oni nie są, republikanie nie są reprezentowani w kongresie. Także to coś musi się stać. Coś się musi stać, no dlatego, że zwycięzca zabiera wszystko w niektórych stanach, no i później jak jest podzielone, to jedna wielka Kalifornia, no to te 40% w ogóle nie jest reprezentowane. No ale to w wielu stanach tak jest, że zwycięzca bierze wszystko, no i później nie ma tych reprezentantów w kongresie. No i co komuniści w Kalifornii proponują? No proponują to, że pracodawcy mają płacić tak jak za 40 godzin, mają zatrudniać na 32 godziny, no a jak ktoś by pracował więcej niż 32 godziny, no to musi mieć płacone półtora raza, czyli tak jak ktoś w zasadzie chciałby pracować 5 dni, jak do tej pory pracował 5 dni, no to będzie miał 8 godzin więcej, czyli w sumie będzie miał zapłacone za 12 godzin więcej. Także to jest no niezły sporo więcej pieniędzy, tak? No ale tak właśnie, no i będą karali te firmy, to znaczy jest taka propozycja, będą karali te firmy, które by zredukowały pensje, jeżeli by zmniejszyli tą stawkę. Demokraci oszołomieni, demokraci mówią, że ten taki krótszy tydzień pracy, no to spowoduje to, że wypaleni pracownicy po prostu będą nabiorą więcej wigoru i że to będzie dobre dla pracodawców. No, tłumaczą, że pracowanie więcej wcale nie znaczy, że jest się bardziej wydajnym. No tak, no badania. No, ale to badania to tylko pokazują w tym momencie, kiedy ktoś pracuje 50-60 godzin i to jest więcej niż 40, no a debile doszli do wniosku, że pracować więcej to można zrobić, pracować mniej i pracować 60 godzin zamiast 60. No to tak jak zwykle
debile po prostu są, mają niezłe pensje w kongresach tych stanowych. No kto może pomyśleć, że Tesla, że pracownicy Tesli wyprodukują więcej samochodów w ciągu 32 godzin niż w ciągu 40 godzin. No naprawdę trzeba być socjalistą, czyli można powiedzieć kretynem. No dużo tych białych kołnierzyków tak zwanych w Ameryce nazywają je white collar, czyli ci, co przychodzą w wykrochmalonych koszulach do pracy. No i mają najróżniejsze takie płynne godziny pracy. No ale oni mimo wszystko, że są płynne godziny pracy, no to są na telefonie, są na internecie, są na poczcie internetowej i tak dalej, i tak dalej. Czy moralność wzrośnie, czy jakieś takie lojalność wzrośnie, no to na pewno nie. Na pewno to się nie stanie. No, socjaliści mówią, że był taki przykład Microsoftu. No i przykład Microsoftu i nie w Ameryce, tylko w Japonii. Także ten skrócony czas pracy, no to poprawił wydajność o 40%. No tyle tylko, że komuniści jak zwykle nie mówią, dlatego że żeby zwiększyć produktywność, no to zmniejszyli ilość meetingów. Także już nie ma żadnych spotkań, nie ma trzech spotkań na godzinę, te wszystkie spotkania zoomowe i tak dalej, no to nie jest. No może ten czterodniowy dzień pracy działa dla niektórych kompanii technicznych, no bo to i tak ludzie, niektórzy będą pracowali 4 dni w tygodniu, no ale jedni będą pracowali od poniedziałku do czwartku, drudzy od wtorku do piątku i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie wszystko wymieszane. No ale jak sobie wyobrazić szpital, tak? Szpital będą ludzie pracowali od poniedziałku do czwartku, a w piątek, ten nowy piątek to jest stara sobota też zamknięta. No oczywiście, że to są żarty, to można zorganizować, no ale to jest właśnie, to jest ten socjalizm. Socjalizm taki siermiężny w PRL, czy tam w Rosji, czy w tym bloku wschodnim, no to starał się wszystko upaństwowić. No a teraz po prostu komuniści są przy żłobie i komuniści amerykańscy, oni po prostu mówią państwowo to, co mają robić firmy prywatne. No i to tak się to odbywa, bo firmy prywatne uwielbiają Kalifornię, no bo tam jest dobry klimat, przyjemny klimat. Tam ludzie sobie przyjeżdżają, mieszkają, tam nie ma zimy. Dlaczego w Kalifornii jest ten smród, brud i ubóstwo wśród tych biednych? No bo tam przyjeżdżają z całej Ameryki, tam gdzie jest śnieg, tam gdzie są śnieżyce, no to jadą do Kalifornii. W Kalifornii się osiedlają bardzo bogate kompanie, także podatki są potężne. W tych bogatych kompaniach ludzie pracują, też zarabiają nieźle, no to też oni płacą ciężkie podatki. Domy są drogie, no to znowu są podatki katastralne płacone. Także ta forsa po prostu z tego miejsca geograficznego powoduje to, że tam jest tyle pieniędzy, że po prostu rząd jest w stanie podciągać podatki do góry i ludzie nie uciekną. No nie uciekną do środkowej Ameryki, nie uciekną gdzieś tam, gdzie jest zimno. No i po prostu to się tak toczy. Także klimat trzyma bogate kompanie, no a politycy trzymają za jaja właśnie te kompanie. Pracodawcy, no to przecież mają te swoje koszty, żeby uruchomić kompanię, żeby wyszkolić tych pracowników, także te koszty stałe są nieprawdopodobne. No i także skrócenie ilości godzin, no to zmniejsza te proporcje.
No i co to znaczy? To znaczy, że pracodawca, jak będzie zatrudniał tych, co są na 32 godziny, no to będzie musiał zatrudnić więcej, 20%, żeby zatkali te wszystkie dziury tu i tam. No i teraz te koszty stałe też wzrastają. No i co będzie? No to będzie to, że cena przejdzie na produkt. A cena przejdzie na produkt, no to jak cena przejdzie na produkt, no to przejdzie na wszystkich użytkowników, no albo no zawsze się sprowadza do pieniędzy, tak? Amerykanie będą musieli płacić nie tylko w Kalifornii, ale w całej Ameryce. W całej Ameryce ten większy koszt robienia biznesu w Kalifornii przejdzie na normalnych ludzi w całej Ameryce. No i to właśnie to jest to, co komuniści robią zawsze i wszędzie. No te idee 32-godzinne to były próbowane we Francji. Debile we Francji wykombinowali 35-godzinny tydzień pracy w 2000 roku. Myślenie tych kretynów komunistów, no to było takie, że jak wszyscy będą pracowali mniej, no to więcej ludzi będzie przyjętych do pracy. No ale to nie udało się w ten sposób. To bezrobocie we Francji jest ciągle dosyć spore. No większość tych ekonomii światowych, takich zaawansowanych, no to ma 40-godzinny tydzień pracy. W Anglii, w United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo, no to nie mają nawet limitu. Tam nie jest to wszystko ograniczone. No ci, co tłumaczą, że te 32 godziny, no to nie jest to wielka sprawa, bo to tylko jest ograniczone do 500 pracowników. No ale jak to z gotowaniem żaby bywa, zawsze przyjdzie później do 400 pracowników, 140, no i jakikolwiek pracownik, to za 5-10 lat żaba jest ugotowana. Te 500 pracowników, no to też jest ciekawa sprawa, no bo w Kalifornii to akurat firmy, które zatrudniają ponad 500 pracowników, no to zatrudnia połowę Kalifornijczyków. Także te wielkie, że tam potężne kompanie właśnie to zatrudniają połowę pracowników. Także to jest wielka sprawa. No i cała ta ustawa, no przypuszczalnie nie może nawet nie przyjść od razu, no ale w Kalifornii, no właśnie te wszystkie takie lewackie, takie niby postępowe rzeczy wyskakują. Przez Kalifornię, no to wszyscy Amerykanie płacą około 15% więcej za samochody, bo te samochody kiedyś, 20-30 lat temu, no to fabryki produkujące samochody produkowały standard kalifornijski i standard amerykański. No ale później powiedzieli, że pieprzą standard kalifornijski, no i będą sprzedawali standard kalifornijski wszystkim. No ale wtedy wszyscy musieli płacić więcej pieniędzy. Tak? Także to znowu ten normalny robotnik i chłop, I każdy człowiek pracujący dostał w plecy przez komunistów z Kalifornii. No i tak samo przypuszczalnie będzie z tymi 32 godzinami pracy w Kalifornii. To się wszystko, ta zaraza przejdzie, można powiedzieć, na cały kraj. No i wtedy jak przejdzie na cały kraj, no to Ameryka będzie jeszcze mniej atrakcyjna niż teraz. Teraz jest. Teraz już bardzo mało ludzi pracuje. To będzie jeszcze gorzej. Także komuniści zdecydowanie starają się wykończyć siłowo, tak? No bo to jest najgorsze. To jest najgorsze to, że to nie ma kapitalizmu, to jest po prostu siłowe zmuszanie prywatnych firm do robienia tego, co komunizm nakazuje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego. Codziennego z reguły
zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli mieszkacie w Kalifornii, nie głosujcie na komunistów, no bo to wiecie, ile już płacicie podatków. Będziecie płacić jeszcze więcej. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. Widzicie, co się dzieje. Puknijcie się w głowę. Zdrowia dla normalnych.